Właśnie znajduje się nad Wisłą, na moście na Pragę. A jak ta inwestycja postępuje do przodu? O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, tam znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, gdzie ponownie będę mówić o Waszej ulubionej kładce bądź moście na Pradze, który jest chyba jedną z bardziej krytykowanych inwestycji na moim kanale. Naprawdę chyba nie ma żadnej inwestycji, którą pokazuję. Poza Pałacem Saskim, która jest tak mocno krytykowana i faktycznie dzieje się tutaj dużo. Inwestycja ma być gotowa na wiosnę 2024 roku, ale może Wam przypomnę na temat tego właściwie, o czym mówię, czyli co ten most będzie wprowadzać, czym on jest, jakie ma parametry, bo to chyba też ważne. To tak, sam most będzie mieć 452 metry długości. Będzie można go przejść w 6 minut, bądź przejechać w 2 minuty. Będzie mieć też miejsca widokowe i miejsca wąskie. Miejsca wąskie będą miały 6,9 metra szerokości, a miejsca widokowe nawet 16,3 metra szerokości. Te miejsca najszersze za chwilę zobaczymy na wprost, tam gdzie są krzyżulce montowane. O krzyżulcach za chwilę też powiem więcej, ale sam most podtrzymuje się na 8 żelbetowych podporach. Ma właśnie też te dwie strefy wypoczynkowe z ładnymi ławkami i widokami na całą Warszawę. Będą one monitorowane i wszystko będzie się łączyć w jedną całość na nowej konstrukcji, która kosztuje Warszawę 121 milionów złotych, jeżeli chodzi o samą budowę, nie wliczając oczywiście projektu. I tak on tutaj powstaje przez 2 lata. Tak rozpoczęły się tutaj prace budowlane w styczniu 2022 roku, mają się zakończyć na wiosnę 2024 roku, więc można obliczyć, że no to trochę dłużej niż 2 lata, ale faktycznie bym powiedział, że ten termin raczej nie jest zagrożony. No dobrze, to sobie zetknijmy może z bliska, jak faktycznie to wszystko powstaje i co możemy zobaczyć na pierwszy rzut oka. Po pierwsze to jest to, że faktycznie tutaj cała konstrukcja jest teraz już jedną całością. O ile w poprzednim miesiącu świętowaliśmy to, że zostało podniesione i połączone ostatnie przęsło i sam most połączył Pragę i Śródmieście ze sobą, to teraz możemy powiedzieć, że sama cała konstrukcja jest już gotowa. Dlaczego? Dlatego, że krzyżulce zostały zamontowane w ostatnich tygodniach w różnych miejscach, a konkretnie tam były podtrzymywane, za chwilę zresztą Wam je pokażę. Czy to są pochyłe elementy konstrukcyjne, które odpowiadają za przenoszenie siły rozciągających i ściskających. Wykonywane były też zabezpieczenia antykorozyjne, izolacyjno-nawierzchnie z żywicy na ustroju nośnym oraz spawy styków montażowych. Tak samo pojawia się nawierzchnia, dzięki czemu mamy już ten biały kolor na górze, po którym mogli chodzić dziennikarze, w tym również i ja, na konferencji prasowej. Przy okazji tutaj też warto powiedzieć, że w tym miejscu ma powstać przejście dla pieszych, przez te 3 pasy, sygnalizacją świetlną i przejazdem rowerowym, aby można było się dostać tutaj w miarę bezpiecznie na samą konstrukcję kładki, więc to jest jedna z nowości. No i też tutaj w tym momencie mogę w sobie Wam powiedzieć, patrząc tutaj na bulwary, że odpowiadając na wyższe pytania, czemu mówię naprzemiennie, most, kładka, to przypominam Wam, że każda kładka jest z konstrukcją mostową, więc z środowiska technicznego to jedno i drugie jest dokładnie to samo, więc obydwie nazwy są całkowicie poprawne. Odpowiadając na Wasze komentarze i hejty w komentarzach właśnie. No dobrze, to tak, jeżeli chodzi o same bulwary, no to tutaj już faktycznie, ja mogę trochę hejtem pojechać, że tak to powiem, zamykanie bulwarów właściwie w różnych momentach i nie da się tego przewidzieć, kiedy można przejechać przez bulwary po całej długości, a kiedy nie. Teraz to było zamknięte, kiedy to nagrywałem. Natomiast faktycznie tam prace teraz odbywają się przy odtwarzaniu nawierzchni i przy samych bulwarach, żeby to wróciło do stanu pierwotnego. Pochylnie po jednej, po drugiej stronie już mniej więcej są gotowe. Ściany oporowe też również, jak widzicie. Sam przyczółek po stronie śródmiejskiej, czyli tutaj, jest mniej więcej całkowicie gotowe. Schody schodzące po środku, pomiędzy dwoma częściami mostu są mniej więcej tutaj. No jak widzicie, trwają prace odtworzeniowe, jeżeli chodzi o wszystkie płyty na bulwarach. To musi wrócić do stanu, jak to wyglądało przed rozpoczęciem tej budowy. Tutaj oczywiście droga rowerowa, która była wcześniej poprowadzona, będzie, chociaż cały czas no, ona jest w strefie zamieszkałej, więc rowerzyści tutaj nie mają pierwszeństwa. Natomiast w tym miejscu bulwary i same fontanny są zamknięte już od 2 lat i tak również przejście tutaj jest co jakiś czas otwierane. W teorii w weekendy, ale w praktyce różnie to bywa z tego, co widziałem, jak tutaj się pojawiałem. No i do tego przystanku autobusowego jest teraz dosyć mocno kiepskie dojście, co jest oczywiście na minus. Zerknijmy sobie może z bliska na samą konstrukcję mostową.
Skoda zobaczyliśmy już, jak to całkowicie wygląda po tej stronie, jeżeli chodzi o tą stronę śródmiejską, ten przyczółek, no i same bulwary. Też przy okazji przypomnę wam, że bulwary nie są jeszcze całkowicie ukończone, one mają się ciągnąć do mostu Łazienkowskiego, ale jakoś cicho w tym temacie. No i tak, na samym moście, pomijając nawierzchnię, którą już tutaj widzimy, są jeszcze oczywiście prace przy łączeniach, a właściwie to już się zakończyło, natomiast powstają wszystkie balustrady, dzięki czemu nie spadniemy jak teraz tutaj na dół. Są oczywiście liny, które tutaj pomagają w braku konieczności spadania, że tak to powiem. Natomiast tutaj możemy zobaczyć ławki. I tak, to są te strefy wypoczynkowe. Te strefy wypoczynkowych będą dwie. Jedna znajduje się właśnie w tym miejscu. Widać miejsca, gdzie będzie można sobie usiąść. Elementy detewniane, na których będzie się siedzieć teraz już w najbliższych tygodniach, będą tutaj montowane. Jedna część będzie po jednej stronie, druga część będzie po drugiej stronie. No i będą balustrady z widokiem na Warszawę, więc będzie można całkiem ładnie to wszystko obserwować. No i tutaj też są te elementy, które właśnie są nośne, dzięki czemu to wszystko naciskowo, ściskowo się łączy i sama konstrukcja jest w stanie się utrzymać. Same podpory z kolei, które możemy zobaczyć tutaj od dołu, też będą teraz wzmacniane już w samym dnie Wisły, tak żeby lepiej wytrzymywały samą konstrukcję. Jak widzicie tutaj przy tych elementach łączeniowych, samych podpór i mostu też trwają teraz prace. Natomiast same ostatnie przęsło, które było podnoszone w poprzednim miesiącu, jest już na dostępnym miejscu i właściwie nie widać, że było podnoszone i że jakieś były miejsca łączenia. Wszystko było już zespawane, połączone, antykorozyjnie połączone. Więc właściwie po tej stronie jeszcze widać, tak? Tutaj możemy zobaczyć mniej więcej ten element łączenia jednej i drugiej części. Natomiast po drugiej stronie, jak zwykle zobaczycie, jak to wyglądało w poprzednim miesiącu i w tym miesiącu, właściwie tego nie widać. Więc to jest oczywiście na duży plus. Proszę bardzo, przekręcamy się na tą stronę. No i tutaj mamy to przęsło. I tu było wszystko podnoszone. I teraz zwróćcie uwagę, że właściwie no nie widać, gdzie to było połączone, prawda? Natomiast tak to wyglądało w październiku 2023, kiedy jeszcze było niepodciągnięte do samego końca. Jak widzicie, było to jeszcze podnoszone, podciągane i było dokładnie widać tą przerwę. Teraz tej przerwy jakkolwiek tu nie ma, wszystko jest zamknięte, zamalowane. Właściwie no, trudno powiedzieć, gdzie to jest, że tak to powiem. No i o to oczywiście chodzi. Tutaj też widzimy tą nową nawierzchnię, która powstaje. No i same krzyżulce, o których właśnie powiedziałem i są tytułowe dzisiejszego odcinka. No, to tak, krzyżulce to są te elementy, które właśnie tutaj się rozciągają do góry. Najwyższy element też samego mostu. One właśnie służą za to, żeby sama nośność mostu była po prostu w poprawnej formie. Tak samo jak na przykład na moście świętokrzyskim to jest most podwieszany, no to tak samo tutaj właśnie to są te elementy, które też za tą nośność odpowiadają. No i tutaj one wychodzą nawet poza samą konstrukcję mostu, co jest dosyć, bym powiedział, ciekawe. Znaczy konstrukcję, jeżeli chodzi o część podłoża, po której faktycznie piesi i rowerzyści będą się tutaj przemieszczać. Też co ważne i co chciałem powiedzieć i przypomnieć wam, to to, że sam most, sama konstrukcja kładki będzie wspólna dla pieszych rowerzystów, nie będzie tutaj wytyczonych przestrzeni osobno dla rowerzystów czy pieszych, wszyscy będziemy chodzić razem, więc spodziewajmy się, że faktycznie jak będą tutaj tłumy latem, to raczej rowerzyści tędy nie przejadą, co jest mimo wszystko na minus. No i tutaj tak to wygląda z tej strony, tu też jest wszystko całkiem ładnie połączone, też kolejna strefa wypoczynkowa, ławki widać mniej więcej, też te ławki będą na te drzewa już od tej strony, no i dalej oczywiście się wszystko łączy częścią praską, gdzie będzie można wyjść bezpośrednio na ulicę Okrzei. Przy okazji też przypomnę wam, że w przyszłości jest planowana przebudowa Okrzei. Okrzei będzie mieć cały czas ruch samochodowy, natomiast będzie ograniczony ten ruch samochodowy. W sensie cały czas mieszkańcy będą mogli tam wjechać, natomiast będzie to wyglądać podobnie do, tak mniej więcej, jak na Kondratowicza, czyli mnóstwo drzew, mnóstwo przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, natomiast mniej przestrzeni dla samochodów. Jak dokładnie to będzie wyglądać, to jeszcze zobaczymy, bo jeszcze dokładnych projektów i planów, jak to ostatecznie będzie, nie mamy, ale najprawdopodobniej niedługo trochę więcej się w tym temacie dowiemy. Tymczasem w tym miejscu widzimy pochylnię, która będzie tutaj się ciągnąć na tą część dziką bulwarów po stronie praskiej, jak i również schody do przejścia dla pieszych w tym miejscu, no i oczywiście ta pochylnia, która powstaje krok po kroku. Widać już mniej więcej, że niedługo prawdopodobnie będzie tam układana nawierzchnia, ale aktualnie jeszcze ciężki sprzęt tędy może wjechać na samą konstrukcję mostu, no bo to jest jedyna pochylnia od tej strony, więc trochę
bym, że tak to bym powiedział, potrzebna, bym powiedział w tym miejscu. Nie jest. Też, co jest na plus według mnie dla samej budowy, to jest to, że skoro most już się połączył, to oni mają też łatwiejsze przejście z jednej strony na drugą stronę budowy. Nie muszą obkręcać czy płynąć, teraz po prostu mogą sobie przejść, więc to też jest raczej na duży plus. Oczywiście elementów wodnych, które tam pływają cały czas, jest dużo, ale teraz sytuacja jest trochę ułatwiona, jeżeli chodzi o samych robotników, bo mogą po prostu przejść po samej konstrukcji mostu. No i tak wygląda cała ta konstrukcja. Patrząc jeszcze z lotu ptaka, możemy zobaczyć, gdzie jest już nowa nawierzchnia i gdzie jeszcze trwają prace, jak wyglądają krzyżulce z góry. Trzeba przyznać, że całkiem ładnie. Na minus tych krzyżulców i ogólnie tych elementów nośnych jest to, że z tego, co było na wizualizacjach, wiem, że to może być ostatecznie trochę inaczej, ale na tych krzyżulcach ma być zamontowana jedna wielka obrotowa kamera i ona dosyć mocno psuje to estetycznie. Mam nadzieję, że to będzie lepiej wyglądać niż na wizualizacjach, ale zobaczymy. W sensie wiadomo, że bezpieczeństwo jest potrzebne, ale może niekoniecznie aż tak w ten sposób. Aktualnie są też montowane tutaj wszystkie słupki do balusta, które będą montowane i co ważne, nie będzie tutaj latarni. Wszystko będzie oświetlone tak samo, jak jest to zrobione na moście północnym, jeżeli chodzi o część pieszo-rowerową. W skrócie będzie dyskretne oświetlenie z balusta. Bardzo ładnie to powinno wyglądać ostatecznie, nocą również, no i piękne widoki na Warszawę i żadne elementy nie będą nam wchodzić w kadr, więc to też jest raczej na duży plus. Więc tak wygląda cała konstrukcja mostu na Pragę. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachęcam was do docenia patronami Wiznosza, dzięki temu wspomagacie moją realizację wszystkich filmów. A most na Pragę pokazuję wam zazwyczaj co 2 miesiące, jak ta inwestycja po kroku postępuje, więc kolejny film powinien się pojawić w styczniu 2024, czyli najprawdopodobniej kilka miesięcy już przed samym oddaniem do użytku, ale raczej się tutaj jeszcze pojawi w grudniu. Kiedy dokładnie? Zobaczymy, bo w grudniu ma być przejście pierwsze już po całej konstrukcji dla dziennikarzy i wszystkich mediów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej będziecie mieli film z wyburzania kładki na Sobieskiego, ostatniej przez tramwaj na Wilanowa, no i jeszcze jakiś parking podziemny w centrum Warszawy. Cześć!